poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie gość drugiej zmiany naszych spotkań. Dziś w cyklu opowieści o wielkich odkryciach w wielkich obszarze badań polarnych, przejście północno-zachodnie. Zaskakujące jest, że stosunkowo niewielki obszar, bo teren niewiele mniejszy zaledwie od Polski, był celem ogromnej ilości wypraw. Być może wynikało to stąd, że dosyć wcześnie okazało się, że tędy może prowadzić droga najkrótsza, zresztą droga z północnego Atlantyku na Pacyfik, konkretnie do Chin, Japonii i zachodnich wybrzeży Ameryki. Obecnie jest to tak traktowane, prawda? Mamy przejście północno-zachodnie wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki i przejście północno-wschodnie wzdłuż wybrzeży Eurazji. To drugie jest uznane jako droga żeglugowa, ma swoją administrację, jest pilnie strzeżone przez administrację rosyjską. Natomiast przejście północno-zachodnie jeszcze takiej rangi się nie doczekało. Ale odkrycia, czy ilość wypraw, które prowadziły w tym kierunku, była znacznie większa niż wzdłuż wybrzeży azjatyckich. Kluczowym miejscem przejścia, obszarem przejścia północno-zachodniego jest archipelag arktyczny kanadyjski. Szereg wysp różnej wielkości, rozdzielony wąskimi i w wielu wypadkach bardzo płytkimi cieśninami, zatykanymi przez lód na długi czas, tym bardziej, że przepływ lodu, ruch lodu na Oceanie Arktycznym prowadzi ze wschodu na zachód i lód z całego morza, z całego centrum Oceanu Arktycznego jest w tym kierunku wtłaczany. Wobec tego jest to obszar, gdzie stosunkowo późno i na krótko część tych dróg może się odsłaniać, po prostu może się otwierać. Ale skąd główny powód? No jeżeli popatrzymy na ten rzut dróg żeglownych, czy szlaków żeglownych prowadzących z Europy do Japonii, no to widzimy, że pierwotnie wokół przylądka Dobrej Nadziei, wokół przylądka Horn były to drogi bardzo długie. No, potem po wykopaniu dwóch kanałów, kanału Suezkiego, kanału Panamskiego, te drogi się skróciły, ale jeszcze i w tej chwili nawet, uznając, że droga przez kanał Panamski jest najkrótsza, to i tak przejście północno-zachodnie jest krótsze o mniej więcej 1/3. No, poszukiwacze przejścia północno-zachodniego o tym gruncie rzeczy jeszcze nie wiedzieli, ale zdawali sobie sprawę, że płynąc na zachód powinni dotrzeć do krajów, które leżą na wschodzie. No, ziemia jest kulista, już o tym było wiadomo. Zanim jednak było wiadomo, to pierwszymi odkrywcami, czy pierwszymi zwiadowcami na tej trasie byli Wikingowie. Wikingowie, którzy w VIII wieku zajęli Islandię i znani byli w całej Europie jako wojownicy, byli w gruncie rzeczy rolnikami. I na Islandii prowadzili spokojny tryb życia. Dopiero w X wieku został jeden z
kolejnych wodzów, został skazany na banicję za morderstwo Erik Rudy i wypłynął z Islandii, no, popłynął na zachód, bo to był teren, który jeszcze im był nieznany. Udało się dopłynąć do nowej ziemi, która okazała się być niewiele gorsza, miejscami nawet lepsza dla gospodarki niż Islandia i założono tutaj dwa duże osiedla. Te osiedla funkcjonowały przez dosyć długi okres czasu. Ale i stamtąd podjęto próby wędrówki dalej. Leif Erikson popłynął na północ wzdłuż wybrzeży Grenlandii, wtedy słusznie zwanej Grenlandią, bo ta część była jeszcze bardzo zielona. Popłynął na północ, ale dotarł do granicy lodów, popłynął jeszcze na zachód i znalazł nową ziemię. Więc wędrował wzdłuż tej ziemi na południe, szukając miejsc dogodnych do osiedlenia się. No i takich kilka osiedli tutaj zostało założonych. One funkcjonowały 100 kilkadziesiąt lat, ale potem, ponieważ warunki klimatyczne się pogarszały, optimum klimatyczne się kończyło, zbliżała się mała epoka lodowa. Bez tego warunki życia były coraz gorsze, również żeglugi. Te osiedla na nieznanej ziemi straciły w gruncie rzeczy łączność ze swoją ojcowizną, jeśli można tak powiedzieć, i wymarły. Nie jest pewne, nie ma jasności, czy ich ludność wymieszała się z Inuitami, którzy tutaj przywędrowali, czy po prostu te miejscowości wymarły. Informacje, które zebrali Wikingowie, zostały zapomniane. O tym, że odkryto na zachodzie jakąś ziemię, nie było nic wiadomo, dopóki prawie 500 lat później nie dotarł tam Krzysztof Kolumb. No, wtedy ożyła sprawa wędrówki na zachód i poszukiwania Chin w gruncie rzeczy, czy Indii, bo do tego te podróże zdążały tak naprawdę. Na tym podróże Kolumba prowadzone pod patronatem Hiszpanii nie zapuszczały się daleko na północ, starali się pływać w obrębie ciepłych wód i odkrywać ziemie, które nadawały się do eksploatacji gospodarczej bez najmniejszych problemów. Mieszkańcy tam mieli doskonałe warunki życia i Portugalczycy potem próbowali te tereny jak najskuteczniej zagospodarować. Panowali w ten sposób nad południową częścią najpierw samego Atlantyku, a potem i dalej nad południowym Atlantykiem i drogami już wiodącymi wokół przylądka Dobrej Nadziei, a następnie przylądka Horn. Natomiast inne kraje leżące dalej na północ w Europie, Anglia, Francja i Niderlandy, no były przez Hiszpanów i Portugalczyków bardzo radykalnie ograniczane w swoich możliwościach, w związku z czym zwróciły się swoimi poszukiwaniami w kierunku dalej tego, co było wolno, czyli dalej na północ. Pierwszym badaczem, można powiedzieć, tamtych terenów był działający z ramienia króla Anglii John Cabot. Dopłynął on
do Labradoru. No i, ale po dwóch podróżach wrócił, zachęcając jednak do żeglugi w tamtym kierunku, choćby ze względu na możliwości połowów i polowania na wieloryby. Konkurencji natychmiast pojawili się Francuzi. Ruszyły dwie kolejne wyprawy Jacques'a Cartiera. Zeszły trochę niżej, skierowały się trochę bardziej na południe. Udało się mu wpłynąć do Zatoki Świętego Wawrzyńca, następnie rzeką Świętego Wawrzyńca pod prąd bardzo daleko. W czasie swojej drugiej wyprawy założył dwie osady, z których jedna jest w tej chwili Quebeciem, a druga Montrealem. Północna Kanada, cała Kanada była terenem ostrej rywalizacji, a potem i wojny francusko-brytyjskiej. Następne odkrycia były już związane nawet z spotkaniami z Inuitami. Europejczycy nie mieli, zwłaszcza Brytyjczycy, nie mieli szacunku dla miejscowej ludności, traktowali je jak dzikusów. No tutaj równowagi sił nie było, ponieważ Inuici nie władali bronią palną, ale za to doskonale poruszali się wśród lodów. W związku z czym trudno mówić o tym, czy ktokolwiek odniósł tu jakiś sukces. Ale wyprawy trwały dalej. Przy czym najdalej na zachód posunął się Hudson, też płynący, wysłany przez kampanie handlowe angielskie, popłynął na zachód, udało mu się przejść cieśninę, która teraz nosi jego imię, i wejść do zatoki, która też nosi jego imię w tej chwili. Hudson, wpływając na teren zatoki zamarzniętej w części zachodniej, był przekonany, że dopłynął już do oceanu, do Pacyfiku, i koniecznie chciał doprowadzić do, żeby jego statek popłynął dalej. Po zimowaniu załoga się zbuntowała, wysadziła. Tak wyglądała mapa z odkryć Hudsona. Załoga się zbuntowała. Hudsona z kilkoma wiernymi mu marynarzami oraz synem wysadziła, przesadziła do niewielkiej szalupy, zostawiła z niewielką ilością żywności i statek wrócił do Anglii. Powrót statku do Anglii trwał prawie 3 lata, co było o tyle dla załogi przynajmniej szczęśliwe, że po ich powrocie nie wdrożono śledztwa dotyczącego buntu, ponieważ no, w tym czasie nie tylko w brytyjskiej marynarce za bunt na statku groziła kara śmierci. Z załogi Hudsona nikt nie został ukarany, natomiast również ślad po Hudsonie i jego towarzysza zaginął całkowicie. I tak na przestrzeni tych prawie 2 wieków odkrycia skupiały się na terenie Zatoki Baffina i Zatoki Hudsona. Dalej się nie udało. Najdalej w kierunku zachodnim dotarła wyprawa Johna Rossa w 1818 roku. Ta wyprawa była o tyle ważna, że Ross zidentyfikował miejsce bieguna
magnetycznego. To był bardzo ważny element, ponieważ prawie 70 lat później Amundsen powtórzył poszukiwania bieguna magnetycznego i okazało się, że ten biegun znajduje się w zupełnie innym miejscu. To był początek obserwacji faktu, że bieguny magnetyczne Ziemi zmieniają swoje położenie. Ta zmiana bieguna magnetycznego jest w tej chwili coraz szybsza, ale to jest już współczesne. W dalszym ciągu przejście było nieznane. Równolegle z wyprawami morskimi trwała eksploracja lądu. Tu dwie wyprawy do Doliny Rzeki Mackenzie i Coppermine prowadził John Franklin. Młody porucznik marynarki, wtedy wszystkie brytyjskie i wszystkie wyprawy były organizowane przez marynarkę, więc nic dziwnego, że nawet pieszą wyprawę prowadził oficer marynarki. Pierwsza wyprawa była mało szczęśliwa, bo nie został oszukany przez kampanie handlowe, które miały go zaopatrzyć w żywność. Skończyło się na tym, że kilku ludzi z jego wyprawy umarło z głodu. Reszta ratowała się jedząc również na przykład skórzane elementy wyposażenia. Stąd Franklin zyskał tam po tej wyprawie przydomek człowieka, który zjadł własne buty. Druga wyprawa już była lepiej zorganizowana i przyniosła dosyć dużą ilość wiadomości o północnym terytorium Kanady i dostarczyła Franklinowi dosyć duże doświadczenie w poruszaniu się po lądzie. Była to sprawa dosyć istotna. Ale wyprawy morskie w dalszym ciągu nie przynosiły skutków. W 1845 roku kolejną wyprawę, dużą wyprawę, którą zaplanowała admiralicja brytyjska, powierzono jej dowództwo właśnie Franklinowi. Był doświadczonym już oficerem marynarki, miał doświadczenie z tych swoich pierwszych wypraw. Wydawało się, że jest to człowiek, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wyprawa była traktowana jako pewnik, że Franklinowi uda się na pewno pokonać przejście północno-zachodnie. Dostał dwa statki, które już były sprawdzone w warunkach wypraw arktycznych. Kapitan Crozier, który dowodził drugim statkiem, były to statki Terror i Rebus. Był również doświadczony, miał za sobą trzy wyprawy arktyczne, więc wydawało się, że wszystko dobrze, jest dobrze. Chyba w związku z tym zlekceważono trochę dobór prostych marynarzy, wśród których znalazło się chyba wielu zabijaków, co potem odbiło się na nastrojach ekspedycji. Dwa statki były statkami mocnymi, przygotowanymi do podróży arktycznych. Przed wyprawą zaopatrzono je dodatkowo w dosyć silne maszyny parowe, które dostarczała firma prowadząca, eksploatująca linię kolejową w Anglii. Były to maszyny parowe z lokomotyw, ale to nie było istotne. Te maszyny parowe pozwalały na to, żeby statki płynęły z szybkością mniej więcej 5 węzłów, czyli około 8 km na godzinę, bez używania żagli, co w procesie płynięcia wśród lodów było niezwykle ważne. Maszyny parowe miały poza tym dużo większe kotły niż były
potrzebne do napędu statku, ponieważ zapewniało to w ten sposób również ogrzewanie pomieszczeń załogowych. Zapewniało więc stosunkowo duży luksus mieszkalny. Niezbyt szczęśliwie zostało zorganizowane zaopatrzenie w żywność. Statki zostały zaopatrzone w żywność na 3 lata, z tym, że część, zwłaszcza konserwy, były dostarczane przez firmę, która została powołana w gruncie rzeczy tylko po to, aby to zaopatrzenie zrobić. W związku z tym było to zrobione trochę na gwałt i niezbyt dokładnie. Część była zbyt krótko przetrzymywana w wysokiej temperaturze, żeby było to potem trwałe. Poza tym puszki, metalowe puszki, były lutowane ołowiem. Okazało się, że ten lut ołowiany przenikał potem do zawartości puszek i ołów w jedzeniu, zatrucie ołowiem, było prawdopodobnie jedną z przyczyn klęski całej wyprawy. Zresztą statki były również zaopatrzone czy wyposażone w urządzenie do odsalania wody, której do aparatury wiele części było również ołowiane. To już dużo później stwierdzono, że ilość ołowiu, którą stwierdzono we włosach znalezionych zmarłych uczestników ekspedycji, zawartość ołowiu była kilkadziesiąt razy wyższa niż zawartość ołowiu w organizmach żyjących tam na stałe Inuitów, czyli że ten ołów przywędrował tutaj razem. Wyprawa wyruszyła z Anglii w 1845 roku. W maju, w czerwcu statki były widziane jeszcze na Zatoce Baffina, potem wpłynęły w cieśniny archipelagu arktycznego i dosyć szybko, dopływając do Wyspy Bitej, musiały się zatrzymać, bo zostały zatrzymane przez lód. Tu było pierwsze zimowanie. Zimowanie minęło właściwie bez problemów. Warunki były dobre, więc załoga jeszcze nie narzekała, zarówno mieszkalne, jak i jedzenie. Ludzie właściwie jeszcze nie chorowali. Trzech marynarzy zmarło wprawdzie, ale na gruźlicę. No, było to chyba przeoczenie przy naborze, przy wybieraniu załogi, że byli to ludzie, którzy na gruźlicę groźną. Wtedy choroby śmiertelną, jak widać, musieli być już zarażeni w momencie wejścia na statek. Lato 1846 roku było wyjątkowo chłodne i dopiero później, u jego schyłku we wrześniu, statkom udało się ruszyć spod Wyspy Bitej i popłynąć na południe. Bo to była jedyna otwarta droga. Niezbyt daleko dało im się dopłynąć. Więcej 160 mil, kiedy statki ugrzęzły znowu w lodach. Tym razem już rzeczywiście skutecznie. Zimowanie na 46-47 było w tym samym miejscu. Wiosną 47 roku już załogi chorowały. Część osób zginęła. W końcu w kwietniu umarł również Franklin. No, w ten sposób pozostali przy życiu, zostali pozbawieni jedynego człowieka, który wiedział, jak można się poruszać ewentualnie po lodzie. Znał to z własnego doświadczenia, a nie tylko z autopsji, nie tylko z teorii. Kolejna zima spowodowała już zalążki buntu i
kłopoty organizacyjne. Poza tym zaczęły się choroby, pojawił się szkorbut, mimo że było wiadomo mniej więcej, że świeże mięso pomaga, no ale załodze nie udało się, nie potrafili polować. Kontakty z Inuitami nie było właściwie kontaktów, ponieważ jak nie, Brytyjczycy uważali dzikusów za ludzi, z którymi nie należy rozmawiać. I pierwsza próba podejścia jakiejś grupy wędrownych Inuitów do statków skończyła się tym, że potraktowani zostali jako agresorzy i grupa, czy większa część od tych Inuitów zginęła. W związku z tym wiadomość o tym, że załoga nie jest zbyt przyjacielsko nastawiona, rozeszła się prawdopodobnie po archipelagu i nigdy już więcej żadne grupy Inuitów nie próbowały się z nimi prawdopodobnie kontaktować, chociaż z opowieści, z którymi spotkali się inni uczestnicy wypraw już ratunkowych, wiadomo było, że widzieli wędrujących na południe. Ponieważ statki były unieruchomione całkowicie w lodzie, podjęto dramatyczną w gruncie rzeczy decyzję wędrówki na południe, czyli było to przewędrowanie około 1000 kilometrów na kontynent kanadyjski. Jak wiadomo było z doświadczeń różnych innych ekspedycji, jeżeli załoga rusza po lodzie, no to musi zabrać ze sobą szalupy, no żeby w momencie, kiedy skończy się możliwość wędrowania po lodzie, można było jakoś tam popłynąć. Bez tego, ciągnąc te szalupy ze sobą na saniach, bezpośrednio na lodzie, z coraz mniejszą ilością żywności, bo nie potrafili polować niczego, wędrowali na południe. Dotarli do wyspy, uważali, że to już jest kontynent, ale do wyspy króla Williama. Tutaj na północnym wybrzeżu zostały zostawione kopiec, w którym były pierwsze informacje, notatka, co się wydarzyło i że wędrują na południe. I następnie powędrowali na południe i statek po nich całkowicie zaginął. Kiedy przez 3 lata nie było żadnego odzewu, żadnej wiadomości o co się dzieje z wyprawą, w admiralicji zaczęto się obawiać, czy mogło się zdarzyć coś niedobrego i przygotowano wyprawy poszukiwawcze. Efekt tego był żaden. Kilka statków wpłynęło wprawdzie w cieśniny, ale nie znalazło żadnych śladów. Dopiero po kilku latach znaleziono kopiec właśnie z informacji tam na wyspie księcia Williama, króla Williama, gdzie dowiedzieli się poszukujący, że załoga opuściła statki, których nie było widać w okolicy, czyli przypuszczano, że statki zatonęły i powędrowały. W sumie przez następne 50 lat w ten obszar wyruszyło ponad 40 ekspedycji. Były one na początku były to ekspedycje, których celem było odszukanie i udzielenie pomocy w wyprawie. Następne już szukały tylko śladów. W końcu odszukać uczestników i dowiedzieć się, co się naprawdę stało. Szereg tych ekspedycji było inicjowanych przez żonę Franklina, która zresztą dużą część majątku rodzinnego przeznaczyła na te ekspedycje bez
były nieskuteczne. Tymczasem w twórczości, malarstwie, no, marianistycznym można by powiedzieć, pojawiły się obrazy pokazujące właśnie śmierć uczestników wyprawy na lodzie lub w zębach niedźwiedzi polarnych. W sumie w wyprawach tak zwanych franklinowskich, czyli tych, które bądź celem ich było wyjaśnienie historii wyprawy Franklina, zginęło więcej ludzi niż w samej wyprawie, czyli ponad 120 osób. Wyprawy nie przyniosły również żadnego skutku, jeśli idzie o możliwość pokonania przejścia północno-wschodniego. Żadnej z tych wypraw nie udało się przepłynąć przez ten labirynt wysp. Wiele wypraw natrafiło na szczątki, znaleziono łodzie, znaleziono groby. Stwierdzono również, że w niektórych z nich były ślady kanibalizmu. No, te wiadomości o kanibalizmie wywołały burzę w opinii publicznej brytyjskiej. Uważano, że to jest w ogóle niedopuszczalne, że Brytyjczycy nie mogli się czegoś takiego dopuścić. Odbiło się to dosyć fatalnie na karierze dowódcy wyprawy, który to wykrył i o tym powiedział. Jedyna wyprawa, która przyniosła jakieś konkretne rezultaty, była wyprawą, która wyruszyła nietypowo. Dwa statki wypłynęły z Anglii, popłynęły dookoła Ameryki i płynęły przez cieśninę Beringa na Ocean Arktyczny i udało jednemu z tych statków udało się dopłynąć aż do zachodniej granicy archipelagu kanadyjskiego. Niestety dalej się dopłynąć nie dało. Statek został zgnieciony przez lody. Natomiast załoga uratowała się. Uratowała się tradycyjnie idąc po lodzie, ale idąc po lodzie tą cieśniną zamarzniętą, a niedostępną dla płynącego statku. Załoga dostała się na obszar, gdzie trafiła na otwartą wodę i spotkała kolejną wyprawę, jedną z wielu wypraw, które z kolei dotarły do tego miejsca od strony zachodniej. No, w ten sposób został w gruncie rzeczy rozwiązany problem przejścia północno-zachodniego. Wiadomo było, że jeśli tylko ta cieśnina rozmarznie, to będzie można tędy przepłynąć. No ale to nie dało innych rezultatów dalszych. W dalszym ciągu nie było wiadomo, znaczy nie dokonano tego bezpośrednio. Statek wyprawy został odnaleziony w 2010 roku u północno-zachodnich wybrzeży wyspy. W ramach całego wieloletniego cyklu poszukiwań prowadzonego przez służbę kanadyjską, która chciała odkryć również, wyjaśnić tajemnicę statku wyprawy Franklina. Przełom w dziedzinie przejścia północno-zachodniego jako drogi wodnej nastąpił w latach 1903-1906. Na arenie pojawił się Roald Amundsen, znany już z wcześniej,
badacz polarny, uczestnik, starszy oficer na statku Belgika, belgijskiej wyprawy, która jako pierwsza zimowała na wodach antarktycznych. Amundsen postanowił małym stateczkiem, bo zaledwie 20-metrowym, z niewielką załogą, 7 osób, przepłynąć przejście. Nastawił się na to, że będzie to trwało dosyć długo, przynajmniej 3 lata i rzeczywiście tak było, ale żywności zabrał niewiele, zakładając, że będzie mógł właśnie kontaktując się z Inuitami i polując, będzie mógł załogę swoją wyżywić. W ciągu pierwszego sezonu udało mu się dopłynąć do Wyspy Biczej i odnaleźć groby tych pierwszych marynarzy z załogi Franklina. Potem ich szlakiem Franklina popłynął na południe, dotarł do wyspy Króla Williama i tu został, warunki lodowe sprawiły, że dalej się płynąć nie dało. Amundsen odnalazł w południowo-zachodniej części wyspy, znalazł bezpieczną zatokę, gdzie stateczek Goa została wpłynęła i miała tam bezpiecznie zimować. Rzeczywiście, sytuacja lodowa była niesprzyjająca i Amundsen ze swoją załogą zimował tutaj dwukrotnie. Ale on potrafił nawiązać bliskie kontakty z Inuitami, którzy rozbijali w zatoce, w której zimowała Goa, swoje obozy. Amundsen wędrował z nimi, uczył się polować, uczył się budować iglo, zbierał doświadczenia z prowadzenia psich zaprzęgów oraz ubrań futrzanych eskimoskich. Te doświadczenia już kilka lat później spożytkował z bardzo dobrym skutkiem, prowadząc swoją wyprawę na biegun południowy. Po 2 latach, po 2 zimach w Geohavn, czyli w tej zatoce, sytuacja lodowa poprawiła się na tyle, że Amundsen popłynął na zachód i jeszcze w obrębie cieśnin spotkał statek, który wypłynął mu na spotkanie z San Francisco. No, tym razem już rzeczywiście przejście północno-zachodnie zostało pokonane. Amundsen wypłynął na Morze Beauforta, ale sytuacja lodowa zmusiła go jeszcze raz do zimowania. W trakcie tego zimowania psim zaprzęgiem powędrował prawie 600 km na południe do najbliższej osady, w której był telegraf, po to, aby zawiadomić świat o sukcesie swojej wyprawy. W następnym roku dopłynął do San Francisco. Goa została ofiarowana miastu i przez wiele lat pełniła rolę pomnika. Dopiero w 1972 roku została odkupiona, sprowadzona do Norwegii i umieszczona w Muzeum Morskim w Oslo. A tam w tej chwili swój własny pawilon, podobnie jak Fram Nansena. Wyprawy pływały, czy docierały do archipelagu kanadyjskiego, ale przez wiele lat nikomu sukcesu Amundsena nie udało się powtórzyć. Dopiero w 1942 roku po raz pierwszy udało się przepłynąć kapitanowi Larsenowi na statku Saint-Roch, udało się przepłynąć przejście północno-zachodnie i to w obu kierunkach. Najpierw w przeciągu 2 lat z 2 zimowaniami przepłynął z zachodu na wschód i po rocznej przerwie przepłynął ze wschodu na zachód. Szereg wypraw, które dopływały w te
różne miejsca archipelagu skupiały się na poszukiwaniach śladów wyprawy Franklina na wyspie króla Williama i na lądzie już na kontynencie australijskim, że były próby odszukania wraków, które gdzieś powinny być. No, były one w gruncie rzeczy przez wiele lat nie przynosiły żadnego dobrego skutku. Dopiero w 2014 roku udało się odnaleźć pierwszy wrak, ale i tak dalej niż wynikało z opisu, gdzie ze statek został zostawiony, statki zostały zostawione. Przypuszcza się, grupa badaczy, która prowadzi te badania, przypuszcza, że jednak część załogi wróciła, zrezygnowała z tej podróży na południe, wróciła, próbowała uruchomić statki, nawet udało im się jeszcze kawałek spłynąć, no ale potem chyba znowu że będzie można pewnie wyeksplorować wiele cennych dokumentów i może wreszcie rozwiązać zagadkę. Bardzo mało. Kanadyjczycy, którzy prowadzą zestawienie statków, które pokonywały przejście, doliczyli się ich do 2018 roku 276, z czego prawie połowa to było ostatnie dziesięciolecie, 2010-2018. Niewielka ilość to były, na początku to były statki ekspedycyjne, prowadzące badania, poszukiwania i badania naukowe. Część to były doświadczalne rejsy lodołamaczy i kilkanaście rejsów statków handlowych i pasażerskich, czyli dużych statków turystycznych. Wszystkie firmy, które wysyłały tam swoje statki, zarówno handlowe, jak i pasażerskie, twierdziły, że są to tylko eksperymenty, że regularnych linii, regularnych rejsów tam na razie nie będzie. Największą liczbę statków, które pokonały przejście północno-zachodnie, stanowią jachty. W sumie jest ich ponad 170, z czego w ostatnim dwudziestoleciu prawie 150. Wydaje się, że przejście północno-zachodnie stało się takim ulubionym terenem eksploracyjnym dla ekstremalnych żeglarzy. No, wśród tych jachtów, które przepłynęły przejście północno-zachodnie, mamy również oczywiście jachty polskie. Jest ich 6 pod polską banderą i 2 pod banderami innymi, pod francuską lub niemiecką, ale prowadzonych przez polskich kapitanów. Wydaje się, że w tej chwili zwiększona ilość statków, głównie jachtów, ale również statków użytkowych, wynika stąd, że ocieplenie klimatyczne powoduje zdecydowanie poprawę warunków żeglugowych. I te tutaj wskazywane dwa szlaki żeglugowe wzdłuż wschodnich i wzdłuż wybrzeży azjatyckich i amerykańskich będą się powoli stawały szlakami, oba szlakami żeglugowymi. W tej chwili
funkcjonuje jako droga żeglugowa, północna droga morska, czyli wschodnia część przejścia północno-wschodniego od końca Morza Barentsa wzdłuż wybrzeży azjatyckich. Zmniejszanie powierzchni lodów morskich przewidywane przez klimatologów spowoduje, jak tu widać na przykład w latach 2070-2090, może spowodować, że przejście północno-zachodnie będzie już drogą, gdzie będzie przynajmniej przez kilka miesięcy letnich mogła funkcjonować normalna droga dla statków nie będących lodołamaczami. Podobnie za wyjątkiem niewielkiego miejsca na Morzu Łaptiewów będzie wolna droga latem przez przejście północno-wschodnie. Ale przejście północno-wschodnie jest odrębnym zagadnieniem, może kiedyś o nim też porozmawiamy. Ono jest zorganizowane. Rosjanie prowadzą tam stały nadzór. Natomiast Kanadyjczycy w tej chwili liczą przepływające statki, ale jak na razie nie ma tam jeszcze jakichś przepisów regulujących żeglugę. Perspektywy zmniejszenia powierzchni lodów morskich są takie statystyczne, można powiedzieć. Łatwiej jest przewidzieć, co będzie za lat 70, niż co będzie w przyszłym roku, w następnym roku. Tu mamy przykład takich zdjęć satelitarnych, które pokazują stan lodów na Oceanie Arktycznym w sierpniu 2012 i 2013 roku. Widać, że jest tutaj, że w 2013 roku powierzchnia tych lodów była znacznie, znacznie większa niż w poprzednim. Czyli te zmiany nie wykazują jednolitego kierunku, ale są cykliczne, co nie zmienia postaci rzeczy, że perspektywy są takie, że do 2100 roku z pokrywy lodowej letniej na morzu, na Oceanie Arktycznym zostanie tylko taka niewielka wysepka u północnych wybrzeży Grenlandii i wyspy Ellesmera. Z punktu widzenia żeglugi jest to optymistyczne, natomiast z punktu widzenia perspektywy zmian, jakie wywołuje ocieplenie klimatyczne, jest to skrajnie negatywne. Takie zmniejszenie pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym wywoła ogromne zaburzenia, przede wszystkim w układzie klimatycznym północnej. No ale przejście północno-zachodnie będzie wtedy dla statków dostępne. Mamy Państwo materiałów dotyczących przejścia północno-zachodniego jest ogromna ilość. Można wybierać w tym, co tutaj pokazałem, ale wystarczy stuknąć gdzieś w Google i natychmiast wyskakują nowe wiadomości. Stosunkowo dużo informacji opartych na analizie bardzo wielu dokumentów zawiera książka pana Simonsa Terror. Ma ona oczywiście swój wątek sensacyjny, ale wiele faktów jest tutaj udokumentowanych bardzo dobrze i interesująco przedstawia tę historię. Czyta się jak kryminał, no bo jako taki książka była napisana. Dziękuję bardzo. Tyle moich uwag. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.